Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, 14 państw Unii Europejskiej, w tym Niemcy, Francja, Włochy, zaapelowały do Komisji Europejskiej o zaostrzenie przepisów dotyczących zawracania migrantów. Kogo nie ma na tej liście? Polski nie ma. Dlaczego? Dlaczego rząd Donalda Tuska nie jest tym zainteresowany? Przecież to przez naszą granicę z Białorusią wchodzą do Europy nielegalni imigranci. To powinno być w naszym interesie. Dlaczego polski premier nie jest zainteresowany zmianą szalonej migracyjnej polityki Unii Europejskiej? W Niemczech tak zwani uchodźcy odpowiadają za 2,5% społeczeństwa, a dokonują 15% przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, 13% przestępstw seksualnych. W Niemczech tylko w zeszłym roku było ponad 700 gwałtów zbiorowych. W Szwecji 150 zamachów bombowych. W Holandii 600 zamachów bombowych w jeden rok. Do tego właśnie prowadzi nielegalna imigracja. I pytanie, czy polski rząd cokolwiek zamierza w tej sprawie zrobić, czy chce na ulicach polskich miast urządzać takie same piekło, jak w miastach na zachodzie. Szczelne granice to są bezpieczne ulice. Składam wniosek o przerwę i uzupełnienie porządku obrad o informację prezesa Rady Ministrów na temat polskiego stanowiska względem unijnej polityki migracyjnej.